Otóż mieliśmy po wystawie, taka była duża wystawa, chyba TPN-owska, historia TPN-u, gabloty, metalowe, duże gabloty, które skądś sprowadzono, które się nie mieściły, nie mogły zostać tutaj na sali ekspozycji. Dwie z tych gablot zdecydowano się zostawić w korytarzu muzealnym, a trzy ja wziąłem do siebie, ponieważ one były bardzo dobre. Ktoś mówił, że one były nawet jeszcze z Kaiser Friedrich Muzeum. Profesor, który zostawił te dwie gabloty, zaproponował, żeby je czymś wypełnić i zwrócił się, znając naszą przyjaźń między mną a Julianem, do nas obu. To wypełnijcie je czymś. Ja miałem akurat wtedy też nabytek interesujący, parę dobrych sztuk broni, ale w tym wszystkim świetnie zachowany mundur feldmarszałka austriackiego, gdzie tutaj austriacki feldmarszałek w Poznaniu. Otóż to był mundur galowy, po pierwszym komendancie Legionów Polskich, generale Rajmundzie Baczyńskim. Otóż Baczyński po I wojnie światowej osiadł w Poznaniu. Tutaj zmarł. No, ten mundur dobrze zachowany. A żeby Państwu to uzmysłowić, biała kurtka ze szkarłatnymi mankietami i kołnierzem, ze złotymi haftami. W tym czasie złotem się haftowało. Szkarłatne spodnie. Skóry na dół, szkarłatne spodnie. Ze złotymi lampasami. Czarny kapelusz z zielonymi rajerami. Rajery to są strusie pióra specjalne. Niezłogodne. Więc rzecz tak efektowna, że jak to wbiłem na manekin, a do tego był jeszcze pas oficerski, szarfa złota, z takimi chwastami, dwoma wiszącymi, gęstymi, ciężkimi. To złoto rzeczywiście było. No to oczy rwały. No i ustawiłem to. Zawsze, gdy cokolwiek robiłem z ekspozycją, zawsze miałem swojego ducha opiekuńczego z ramienia podstawowej organizacji partyjnej, koleżanka, zresztą skądinąd lubiliśmy się, Ludka Talarowska, która przychodziła, namiętna palaczka. Ja napilnowała, co ja składam do tej gabloty. Każdy przedmiot musiała zlustrować pod względem poprawności politycznej. Czy to się kwalifikuje do wystawienia, czy nie? No akurat ten feldmarszałek austriacki jakoś nie wzbudził wątpliwości z ramienia partii. No i tak stoimy razem, bo już kończyliśmy tą gablotę, stoimy razem, ten manekin tak ustawiony, tam drugi z innym mundurem. Holender, butów nie ma. W tym momencie drzwi się otwierają sekretariatu i profesor wychodzi na przechadzkę, czyli we wiadomym kierunku, żeby się udać w ustronne miejsce. No i przechodzi nas i tak stanął, bo to biło w oczy. Ha, coś się to pokazali. A ona, pani Ludka, mówi, no panie profesorze, no prawda, że to dobrze się to prezentuje. Tak. Panie profesorze, ale butów nie mają. Co, że butów nie mają? No taki mundur, ale no, butów nie mają. No. To poszedł. Zniknął i za jakiś czas wraca do, tutaj do siebie, do sekretariatu. Znowu stanął przed tym. Nie, no tak nie może być. Buch, zsunął pół buciki jeden drugi zachładzając. Macie, weźcie. I zniknął w skarpetkach w sekretariacie. Więc myśmy ledwo powstrzymali śmiechy, ale myśmy wzięli te pół buciki oczywiście, dostawili do tego manekinu i ten manekin się już prezentował teraz w całości bardzo dobrze, no bo te czarne buciki były pasujące. Kończy się dzień, pan profesor w tych skarpetkach kończy również ten dzień i wychodzi na korytarz, już się żegnać z nami. I scena znowuż kapitalna, bo jest kamienna posadzka w naszym korytarzu przecież.
I pan profesor w tych skarpetkach po tym kamiennej posadce, a dopada go kadrowa z czymś jeszcze, jakimiś sprawami. I tutaj o podpis, panie profesorze. I widzę to przebieranie stopami na tej zimnej posadce i pan profesor podpisujący jakieś tam pisma jeszcze i żegnający się z nami i znikający. Leon Mądry, który był kierowcą, czekał z Wołgą, czarna Wołga dyrektorska czekała na tym. Leon z takim zdumieniem widzi, że profesor w skarpetkach wsiada do tego samochodu. Ale to jeszcze nie koniec naszej historii, bo nam potem sam Leon opowiedział, że najlepszy był dojazd. Okazuje się, że willa pana profesora tam przy Grunwaldzkiej, akurat coś tam robili, jakieś roboty były, wykopy były i nie było dojazdu bezpośredniego pod samą willę. Nie mógł go podwieźć pod willę i pan profesor po tych wykopach, w tych skarpetkach przychodził i stanął w drzwiach i reakcja pani Lody. A cóżeś ty zrobił? Gdzie są twoje buty? Buty są do dzisiejszego dnia w naszych zbiorach.